Ostatnio w sekcji Film Style rozmawialiśmy na temat trójkąta ekspozycji, zależnościach, o których powinien wiedzieć każdy fotograf, a także operator kamery. Dziś natomiast chciałbym porozmawiać o czymś innym. Wraz z waszym nabieraniem doświadczenia szybko zauważycie, że wasz aktualny obiektyw nie wystarcza do każdej sytuacji, jaką mu narzucicie, dlatego też będziecie zmuszeni powiększyć swoją szklarnię. Tylko teraz postawicie pytanie, jaki obiektyw będzie dobry do danej sytuacji? Jeżeli chcecie wiedzieć, zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu tego odcinka... Kurde, ile ja już razy przerwałem odcinek, żeby wtrącić jakąś informację? Nieważne. Otóż chciałbym wam powiedzieć, że od dłuższego czasu mam pewne socjalki. Otóż tutaj macie Instagrama, na którym daję upust swoim fotograficznym fantazjom, a także Snapchata, na którym możecie znaleźć moje normalne lub nienormalne życie. Jeżeli chcecie followować, to zapraszam, linki macie tutaj. A teraz przejdźmy do głównego tematu, czyli jaki obiektyw wybrać do jakiej sytuacji. Zakładam, że większość z was posiada coś takiego jak obiektyw kitowy, czyli obiektyw, który można kupić razem w zestawie z aparatem. Wraz z nabieraniem waszego doświadczenia szybko zauważycie, że on jest dosyć ciemny i nie radzi sobie w gorszych warunkach, a także nie jest on na tyle ostry, jakbyśmy chcieli, żeby był. Dlatego też, jeżeli wam to nie przeszkadza, to spoko, róbcie sobie na nim dalej, w końcu macie jakiś obiektyw. A jeżeli wam przeszkadza, to musicie ten obiektyw zmienić. Ale teraz, jaki obiektyw wybrać do jakiej sytuacji? Otóż musimy sobie tutaj wytłumaczyć specyfikację obiektywu, a dokładniej jego parametry. Zacznijmy od ogniskowej. Ogniskowa jest to odległość punktu ogniska od głównego punktu układu optycznego i jest wyrażana w milimetrach. Można to podzielić bardzo łatwo na trzy kategorie. Mamy obiektywy szerokokątne, obiektywy standardowe, a także teleobiektywy. Obiektywy szerokokątne to takie, które mają małą ogniskową, dzięki czemu dostajemy szerszy kadr. Nadają się one na przykład, by nagrać publiczność w klubie muzycznym, rozciągający się krajobraz, albo po prostu macie pokój 3x4, dwa punkty oświetlenia i dwumetrowego człowieka, którego trzeba nagrać jak bredzi do kamery. Obiektywy standardowe to takie, które posiadają ogniskową około 50 mm, ponieważ 50 mm odpowiada kątowi widzenia jednego ludzkiego oka. No i mamy jeszcze teleobiektywy, które posiadają dużą ogniskową, dzięki której możemy zachować odległość od naszego obiektu zainteresowań, by na przykład go nie spłoszyć albo żeby nas nie zjadł. I mówię tutaj głównie o zwierzętach. No i jest jeszcze parę aspektów, które sobie trzeba powiedzieć na temat ogniskowej. Po pierwsze, wartość ogniskowej na obiektywach zawsze jest podawana na tak zwaną pełną klatkę. A pełna klatka to jest standard wielkości matrycy. Zakładam, że nie mieliście na tyle pieniędzy, by zaczynać od pełnej klatki, dlatego też posiadacie coś takiego jak na przykład matrycę APS-C od Canona. No i teraz, jeżeli na przykład ja mam obiektyw 28 mm i matrycę APS-C, to muszę te 28 mm pomnożyć razy 1,5 i wtedy dostaję 42 mm, czyli aktualny kadr, jaki widzicie w tym momencie. Druga sprawa wygląda następująco. Jeżeli zmienimy ogniskową, to zmienia się także kąt widzenia i najlepiej przedstawi to ten GIF. Im mniejsza jest ogniskowa, tym obraz robi się bardziej wypukły, a im większa, tym bardziej spłaszczony. No i ostatnia sprawa. Im wyższa jest ogniskowa, tym trudniej utrzymać ją w rękach. Dlatego też, jeżeli posiadacie obiektyw ze stabilizacją, to radzę ją włączyć, a jeżeli nie, to po prostu musicie skrócić czas migawki albo skorzystać ze statywu. No i mamy jeszcze podział na obiektywy stałoogniskowe, jak i zmiennoogniskowe. Obiektywy stałoogniskowe, czyli stałki, posiadają jedną niezmienną ogniskową, a obiektywy zmiennoogniskowe, czyli zoomy, posiadają pewien zakres ogniskowych, więc jeżeli chcecie kupić jeden obiektyw, to zalecam kupno zooma, ponieważ jeden zoom może wam zastąpić na przykład trzy inne stałki, ale trzeba także powiedzieć, że stałoogniskowe obiektywy zazwyczaj są ostrzejsze od zoomów. Kolejnym parametrem, który warto omówić, jest oczywiście przysłona. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to zapraszam do odcinka o trójkącie ekspozycji. Powiem tylko tyle. Im niższa jest wartość przysłony, tym zazwyczaj obiektyw jest droższy. Niższa wartość przysłony przyda nam się wtedy, kiedy chcemy mieć ładne, rozmyte tło przy portrecie, albo po prostu mamy bardzo słabe warunki oświetleniowe. W innych przypadkach radzę ją po prostu podbijać, żeby mieć lepszą ostrość w obrazku, ale trzeba też powiedzieć o jednej rzeczy, o której nie powiedziałem w trójkącie ekspozycji. Jeżeli przekroczymy wartość f11-12, to wtedy zacznie się tak zwany efekt dyfrakcji, czyli po prostu zacznie nam spadać ostrość, dlatego tutaj też trzeba trochę manewrować. Warto także wspomnieć, że obiektywy zmiennoogniskowe mogą także posiadać zmienne przysłony. Dlatego też, jeżeli na przykład mamy przysłonę od f3.5 do f5.6,
to wtedy na minimalnej ogniskowej będziemy mieć f3,5, a na maksymalnej f5,6. No i ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to oczywiście minimalna odległość ostrzenia, która warunkuje, jak blisko możemy podejść z obiektywem do danego obiektu. Jeżeli interesuje nas makrofotografia, powinniśmy zaopatrzyć się w obiektywy makro, które tę minimalną odległość ostrzenia mają jak najmniejszą, ale to też wiąże się z dwoma problemami. Po pierwsze, w przypadku makro głębia ostrości jest o wiele płytsza, dlatego czasem musimy nawet przymykać do f16 przysłonę, żeby uzyskać cały nasz obiekt w ostrości. A druga sprawa, będziemy potrzebować wtedy światła, ponieważ nie będzie bardzo jak to światło doprowadzić do tak małej odległości od obiektu. Dlatego też potrzebujemy zaopatrzyć się na przykład w takie specjalne lampy makro, które zakłada się na obiektyw. Podsumowując wszystkie dzisiejsze zebrane informacje. Obiektywy szerokokątne są używane wtedy, kiedy potrzebujemy szerokiego kadru, mamy małe pomieszczenie albo po prostu rozciągający się krajobraz. Obiektywy standardowe i obiektywy zazwyczaj do 135 mm są używane do portretów, a wyższe ogniskowe, czyli teleobiektywy, są używane wtedy, kiedy potrzebujemy zachować odległość od naszego obiektu zainteresowań. Oczywiście to nie są zasady, których trzeba się kurczowo trzymać, ponieważ to wszystko zależy tylko i wyłącznie od waszej inwencji twórczej, ponieważ nikt nie powiedział, że nie możecie zrobić sobie portretu obiektywem szerokokątnym. To wszystko tylko i wyłącznie wasza kreatywność. Ten film miał tylko i wyłącznie nakierować was na ścieżkę, której zadaniem ostatecznym jest wykreowanie waszego własnego stylu i mam nadzieję, że w tym celu pomogłem. Tak więc ja się będę teraz z wami żegnał. Pamiętajcie o moich socialkach. Tutaj macie Instagrama, tutaj macie Snapchata, linki podane, jeżeli chcecie followować. A jeżeli jesteście nowymi osobami, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Ja jestem Bitwolf, a to był odcinek, jaki obiektyw wybrać do jakiej sytuacji. Trzymajcie się i na razie.